Jesteśmy po meczu Andrzeja Miśka z Szymonem Bundą. Andrzej Misiek wygrał 4-0, 4-2, 4-0. Andrzej, jak ocenisz ten mecz z twojej perspektywy? No, z mojej perspektywy taki dobry mecz drugiej rundy, drugi mecz pierwszego dnia, takie wejście w turniej. Cieszę się tak z mojej perspektywy, nie? Miałem fajne dwa mecze i takie dobre przetarcie i gotowy na jutro. A na co liczysz tym razem, w tym turnieju? Nie wiem, najlepiej za dużo nie liczyć, a... Powolutku, mecz po meczu. Mecz po meczu walczyć, robić swoje, za dużo nie myśleć i wtedy... A czy szykujesz jakieś tutaj kolejne takie nietypowe zachowanie, bo w Warszawie zagrałeś lewą ręką, czy na ten turniej też przygotowałeś coś specjalnego? Nie, to nie jest tak, że coś szykuję. To wychodzi spontanicznie. No, był człowiek, który widać, że nie grał, no to jakoś, żeby to miało sens, nie? Pobawić się, on też co więcej pograć może wtedy, tyle. To wyszło tak spontanicznie. Andrzej, opowiedz nam o swojej diecie może, co dzisiaj jadłeś? No, w tej chwili w czasie meczu zjadłem dwa banany. Trzy tygodnie temu, czy tam cztery, mówiłeś, że jadasz jeden posiłek dziennie. Tak. To znaczy, to się nazywa intermittent fasting. Jakby ktoś chciał sobie, że nie wiem, jaki jest odpowiednik tego w polskim języku. To jest takie okno 4-6 godzin. Najlepiej, bo tam też mówią o tym, że 14 godzin minimum, 16 najlepiej, wtedy się hormon wzrostu wydziela. A i dużo jeszcze innych rzeczy. Tam ostatnio też na TEDzie widziałem taki wykład jednej babki, która się trochę tym zajmuje. I jeść tylko trzeba keto. To jest trochę też wtedy dobrze jeść tak zwaną dietą ketonową. Tylko nie tą ketonową, przynajmniej ja zupełnie nie uznaję tej diety odzwierzęcej ketonowej, tylko awokado, orzechy, olej kokosowy. No. Dobrze się czujesz po takim jednym posiłku dziennym? No. Nie było widać? Widać, tylko chodzi mi o to jak wewnętrznie, tak na co dzień w życiu. Nie jest ci brak jedzenia czasem? Wszystko się zaczyna wewnętrznie, tylko do tego jeszcze trzeba pewnie dołożyć. Ja przynajmniej medytuję sobie, nie? Takie, no fajne, jak nie wiem, fajne rzeczy, no. No nie. To na pewno, ojej, to jest coś takiego... Ja już, nie wiem, ja prowadziłem restaurację kiedyś wegańską i przychodziły do mnie panie, żeby... catering dietetyczny sobie robić. To są złe pobudki. Wtedy pojawia się strach, negatywne myślenie i każdy się cofa. Tutaj przy tej diecie, którą ja jestem, to jest troszeczkę styl życia, tak? To jest troszeczkę filozofia na życie. To jest nie chcesz swojego szczęścia budować czyimś kosztem niejako, nie? A skąd pomysł na coś takiego? Czy masz jakiegoś znajomego, który ci zaszczepił to w tobie? Czy masz kogoś, z kim to dzielisz, czy sam dla siebie po prostu? Całe życie myślałem, że coś ze mną nie tak, jakiś jestem dziwny, a po czasie się okazało, że każdy z nas to trochę ma. To jest taki wewnętrzny głos, którego nikt nas nie nauczył słuchać, nie? I ja na szczęście zacząłem go w którymś momencie słuchać i zacząłem studiować psychologię i bardzo tam wtedy, też jeszcze w Poznaniu tutaj mieszkałem. No i potem... No jest to, że co dalej? No człowiek się chce rozwijać i zacząłem czytać trochę takie rzeczy, bo już psychologia jakby pojechałem, nawet poznałem Stephena Covey. Dla tych, którzy czytają, to trochę wiedzą, kto to jest i mówię, co ja źle może robię. Ale okazuje się, że nie, no to już jest, mówię, no. Poznanie siebie, głębsze poznanie siebie. Natomiast... No, natury, jaką jakby część natury my stanowimy, nie? No, mówi się tylko, że człowiek jest rakiem tej planety i wszelkie jakieś kataklizmy i tak dalej, czy okropności, jakie są, to człowiek tworzy. I nie żeby tak znowu nas demonizować, ale no jesteśmy chyba... Nie rozumiemy, że dbanie o przyrodę to jest dbanie o siebie po prostu, nie? Właśnie, jak skomentujesz ostatnie pożary lasów w Australii? No, jadę tam za dwa tygodnie. Na Australian Open? Nie, ale... Ale no mam znajomą, z którą jestem w kontakcie i ona też dużo w tym sensie robi. No nie wiem, no znowu, każdy będzie miał jakąś swoją opinię na ten temat. Ja kiedyś byłem bliski takiego stanowiska również, że to jest zuchwałością myśleć, że człowiek jest zbyt mały, by mieć wpływ na przyrodę. I jasne,
tej strony pokory patrząc, oczywiście jesteśmy tylko częścią łańcucha przyrody i tak dalej, jednym z gatunków, ale z drugiej strony myślę, że to jest tak naprawdę, dziś tak myślę, że taką prawdziwą naszą zuchwałością jest troszeczkę nie zdawać sobie sprawy, że to, co robimy, ma znaczenie. I nawet jeżeli samo w sobie, nie wiem, niszczenie przyrody, nie wiem, cokolwiek, no, to myślę, że to w ten sposób. Myśleć, że choćbyśmy nie wiem, co robili, i tak sobie przyroda ze wszystkim da. Czemu tak w swoim podwórku nie robimy, nie? Albo inaczej też, niektórzy też uważają, że po prostu ode mnie to nie zależy. Każdy tak na siebie patrzy, że ode mnie to nie zależy, tak naprawdę później wychodzi, że jednak zależy. Ja takie kiedyś coś fajne przeczytałem, że nieważne, jaką różnicę robi to, co robisz, ważne, że wszystko, co robisz, robi różnicę. I wtedy warto, myślę sobie, tak pomyśleć, bo to daje motywację. Po prostu wszystko, co robimy, ma sens wtedy. Tutaj piłeczka naleci. Może to znak, żeby wrócić do tenisa. No, na pewno psychologia bardzo mocno pomaga w tenisie, bo to jest taki sport, kiedy wychodzisz na kort, jesteś sam i tak naprawdę wszystko zależy od ciebie. Czy to ci pomogło w lepszej grze? Tak, tak. No, dzięki temu grałem dzisiaj dalej. Jakby ja trenerem też jestem i nie wiem, i na swoim przykładzie zrozumiałem, dlaczego w którymś momencie się nie rozwinąłem na miarę tego, co czułem, że mogę. No i teraz, jak nie wiem, oglądam dzisiaj Michaela Jordana czy wszystkich innych tych największych, to rozumiem teraz te mechanizmy. Oni po prostu umieli słuchać tego wewnętrznego swojego głosu, podążali za pasją i codziennie myśleli o tym, jak być lepszymi. No ja chciałbym jakby tych mechanizmów nauczać, bo są dość proste. Tak na przykład Sigmund Freud mówił o tym, że jest id, ego i superego i że trzeba kontrolować. To nie chciałbym tutaj może urazić kogoś, ale to się okazuje zwykła nieprawda i nie jesteśmy w stanie skonkludować rzeczywistości trafnie przez to, że nie rozumiemy, że jest w nas wyższe ja i że trzeba umieć to rozpoznać i podążać za tym głosem i wtedy naprawdę wtedy będzie fajnie. No to i możesz pokrótce powiedzieć, jakieś miałeś załamanie w karierze, tak? Że nie pociągnąłeś tego dalej, tylko po prostu zostałeś teraz już graczem amatorem i starasz się do tego wrócić, do tej gry. Tak? I nauczać przy okazji i tenisa, i psychologii. Znaczy, nie chciałbym uczyć czegoś, czego sam nie robię. I w związku z tym, no, jakoś tak czuję, że żeby mieć mandat, by się wypowiadać, trzeba najpierw samemu może dać lepiej przykład, że to jest coś takiego. No, to mnie też na pewno jest jedno. No, plus to, że lubię tenis i to daje mi dużą przyjemność. Wyszedłeś z grupy, wracając już do stricte, do naszego turnieju. Wyszedłeś z grupy, jak teraz spędzisz dzisiejszy popołudnie i wieczór i jak się przygotujesz do jutrzejszych meczów? No nie ma Szymona. Jestem tutaj u moich byłych zawodników i w Poznaniu czuję się jak w domu, więc wow, fajnie, idziemy gdzieś coś zjeść, jakąś restauracyjkę, no taki dobry będzie, niezła imprezka będzie. Ale jutro wstawisz się tutaj na kort. No pewnie. Taka imprezka będzie. Taka, żeby było jutro, żeby jutro w dobrej formie. Żeby, tak jest, trochę się wyluzować, ale no. To liczymy na ciebie, Andrzeju. No, wyeliminowałeś ostatnio Ignacego Szycę, przegrałeś z późniejszym finalistą, także no, drzemie w tobie na pewno duży potencjał tenisowy. No i no, można powiedzieć, że jesteś tutaj jednym z w szerokim gronie faworytów tego turnieju. No, być może, nie mam takiego przyglądu, gram dopiero drugi raz wasz turniej i lepiej staram się raczej nie iść właśnie w te takie obszary, faworyt, niefaworyt. No. Bliższy mecz. Dokładnie, tak chyba. A jak ci się podoba tutaj nasza, jesteś drugi raz, już możesz jakoś tam ocenić, porównać, jak ci się podoba organizacyjnie i z tym wszystkim, z wypiadami, z... Ja już nie wiem, nie chciałbym się może powtarzać, mogę powiedzieć coś nowego, co tak widzę. Taki czynnik ludzki mi się też podoba. Małe rzeczy jak zwykła taka szczera chyba życzliwość. Tak, to co robicie też, nie wiem, jakoś tak fajnie, nie jest po prostu sympatycznie. I to jest dla mnie dosyć istotne, bo... Jak jest sympatycznie, to człowiek się lepiej też czuje, tak, w takiej atmosferze. Tak, tak, no dokładnie. I nie wiem, i życzę wam, chłopaki, wytrwałości, bo to wiem, że na pewno jest przedsięwzięcie organizacyjne, finansowe i nie wiem, też z czegoś trzeba żyć, prawda? Także mówię, życzę wam jak najbardziej wytrwałości. No co, no. Możesz jedynie pomóc popularyzacją i zachęcaniem, no. I tak jak teraz ten wywiad, zachęcać pozostałych zawodników, którzy... Zamieszczę na Facebooku z was, ostatnio też tak zrobiłem, więc
No, tyle. Bawimy się. Bawimy się dalej. Gratulacje za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro. Dziękuję.